ostatnia. Main event tego wieczoru. Walka w formule MMA. Kategoria 77 kg. Narożnik niebieski. Zawodnik klubu Akademia Gorilla Żylarnu. Piotr Golin! Main event, ostatnia ogłoszona walka tej gali. Piotr Golin, Akademia Gorilla Żylarnu. Zawodnik z filii warszawskiego klubu Akademia Gorilla. No, w wielu różnych miastach w Polsce, i w Olsztynie, no i właśnie w Żylarnowie, także w Ostrolii Mazowieckiej. Natomiast co do samego Golina, 3 walki zawodowe w MMA, 2 właśnie w tej kategorii do 77 kg, jedna w wadze lekkiej, a więc do 70. Wcześniej trenował w Mrągowie, w Fighters Team Mrągowo. Natomiast sam Golin jest podopiecznym Piotra Drozdowskiego, zawodnika z 11 walkami MMA na koncie, znanego z gal HFO, Babylon, Silesian MMA czy Virtuos Challenge. Także trenuje pod okiem Szymona Samorajczyka, doświadczonego kickboksera. No, w chwili Żylarnowskiej Akademii Gorilla jest także box, Muay Thai i brazylijskie jiu-jitsu. Celu dobili i nie poryli sobie czaszki. Przez alkohol czy dragi, tu dla goryli. Co żyli i będą żyć, do przodu iść, mimo porażki. Życie czasem daje pysk, odmula jak z liścia. To trening stworzy z ciebie mistrza. Wierz w siebie, tu gdzie bitwa, tu gdzie niska dżungla. Tu gdzie w drogę wchodzi nie jedna rula. Kolejna runda i patrz już jak spuchła. Twoje miejsce to ring, a nie pucha. Twoje miejsce na podium, a nie na czpanie. Gdzieś w domu pokryjomu, siomuś. Teraz czas walki o przetrwanie i nie danie z siebie zrobić śmiecia. Ej, co jest dzieciak? Wierz w siebie i nigdy nie przestań. Wierz w siebie i ogarnie temat. Wierz w siebie, wiara czyni cuda. Wielu się nie udało, ale tobie się udasz. Wielu zwątpiło w krytycznej chwili, a wygrali ci, którzy nie zwątpili. Wierz w siebie, wiara czyni cuda. Wielu się nie udało, ale tobie się udasz. Wielu zwątpiło w krytycznej chwili, a wygrali ci, którzy nie zwątpili. Czy gdybym w siebie nie wierzył, to czy bym przeżył do skąd? Odpowiem na to pytanie, bo już cię błądzę, jest dobrze. Wielu pierdoli, że nie ma problemu z wodą, dragami. Tak napisgani terenami we formie swoją pobrawi. I w narożniku czerwonym zawodnik klubu Husaria Mława, żołnierz Wojska Polskiego. Utalentowany zawodnik mający na swoim koncie 8 walk amatorskich. Przed Państwem Robert Rekin Wróblewski. A więc wspomniany wcześniej tutaj Robert Wróblewski. Robert Wróblewski, który jest głównym trenerem w MKS Przasnysz Kickboxing, natomiast trenuje też u swojego brata Łukasza w studiu treningu Mława, typowo kickbokserskim gymie. Robert Wróblewski, który trenuje także w Husarii Mława. 3 pojedynki semi-pro. Wielokrotny uczestnik amatorskiej ligi MMA. Zresztą tutaj na GSW Sparta walczył w formule półzawodowej. Poza tym wojskowy, to jest też ważne, szeregowy w drugim ośrodku radioelektronicznym w Przasnyszu, specjalizacja radiooperator. No i w 2021 roku na gali walkę mamy we krwi w bazie wojskowej w Powidzu, na gali transmitowanej przez TVP Sport. Wystąpił w finale Mistrzostw Polski Wojska Polskiego, w finale Mistrzostw Polski w walce wręcz, a więc w MMA, i tam przegrał z Hubertem Sulewskim, dobrze znanym w polskim fanom MMA, zawodnikiem z Fight Club Łomża. No i
to w ogóle był co-main event przed występem Mateusza Masternaka, który już niedługo będzie rywalizował o pas mistrza świata w boksie zawodowym jednej z wiodących. To jest wasz czas, panowie. Przed nami pierwsza runda spotkania na arenie. Walka wieczoru gali GSW Sparta 8. Niebieski narożnik Piotr Galin, Akademia Gorilla Żyrardów. Czerwony narożnik Robert Wróblewski, MKS Przasnysz Kickboxing i studio treningu Mława. Zawodnik, który trenował także w Ludusie Żuromin, mówię tutaj o Wróblewskim. No jestem bardzo ciekaw, jak tutaj zaprezentuje się jeden z braci. Na razie spokojnie, tutaj nie ma, nie wiadomo jakiego tempa narzuconego przez jedną ze stron. Póki co spokojne badanie się, pojedyncze ciosy głównie. Zaczyna od niskich kopnięć, od też bardzo dobry front Wróblewskiego. I jeszcze jeden low. No, okopuje przede wszystkim mocno nogi rywala Wróblewski. Jest próba zejścia do parteru w wykonaniu Galina. No i koniec, proszę państwa! Kolejne poddanie dzisiejszego wieczoru. No próbował single leg takedownu Piotr Galin, ale w międzyczasie przychwycił jego szyję Robert Wróblewski. No i zakończył tę walkę gilotyną już w pierwszej rundzie. A więc bardzo szybko kończy się nam walka ostatnia dzisiejszej gali GSW Sparta 8. Ku uciesze lokalnej publiczności słyszymy teraz skandująca imię i nazwisko Roberta Wróblewskiego. Podziękowania jeszcze od rywala. Natomiast no, trzeba powiedzieć, szybka robota w wykonaniu żołnierza zawodowego, który trenuje w Mławie i w Przasnyszu. Mamy to, czyli wyniki. Walkę w main event tego wieczoru w formule MMA, kategoria 77 kg. Przez poddanie wygrywa Robert Rekin Wróblewski. Robert Wróblewski, zwycięzca walki wieczoru z Piotrem Galinem na gali sportów walki Sparta. I poproszę o wręczenie nad... Adrian Golański, marketing menadżer w imię Naturszczęsem Poland oraz organizator gali, mistrz Karol Zyra.
I zaczynamy od zwycięzcy. Klub Husaria Mława. Robert Rekin Wróblewski. Formuła MMA kategoria 77 kg. Jest i nagroda dla jego przeciwnika. Piotr Golin, Akademia Gorilla z Żerarnów. Wielkie brawa dla tych wojowników. I zapraszam na środeczek do wspólnej foty. Ściśnijmy się. Wielkie brawa dla niej. Zróbcie hałas, jak powiedział. Proszę bardzo, Rekin. Dziękuję bardzo kibicom. Dzięki wielkim chłopakom. Chciałem podziękować mojej ekipie z sekcji kickboxingu. Całej mojej kompanii szkolnej. Dowódcy drugiego ośrodka za możliwość treningów. A przede wszystkim chciałem podziękować mojemu synkowi za to, że jest dla mnie największą motywacją. Dzięki. Wielkie brawa dla tego chłopaka!